Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Jesteśmy w Biesiadkach przy szkole podstawowej. I kilka słów na temat szkoły będzie na tym nagraniu. Nadmienię tylko na początku, że przeżywamy 18. rocznicę nadania szkole imienia świętego Stanisława Kostki. I stąd drugi temat, właśnie poświęcony życiu świętego Stanisława Kostki. 18 września, w środę, przypada Dzień Maryjny jest, nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy, a jednocześnie wspomnienie liturgiczne świętego Stanisława Kostki, zakonnika, patrona Polski, który jest patronem tej tutaj szkoły. To tyle na początek. Te dwa tematy, szkoła i jej patron, święty Stanisław Kostka. A teraz przejdziemy tutaj wokół szkoły, żeby dwa zdania powiedzieć o historii. Tu są nawarstwione pewne etapy powstawania tej szkoły. Pierwsza szkoła była w 1849 roku wybudowana. I nowy budynek powstał w 1891 roku. W wojnę budynek szkolny tutaj zasiedlili Niemcy. I po wojnie trzeba było tutaj przeprowadzić generalny remont. Przyszedł rok 2001, kiedy Rada Gminy w Gnojniku wydała akt założycielski zespołu szkolno-przedszkolnego w Biesiadkach. I mamy ten zespół do dzisiejszego dnia. Przejdźmy teraz. Tu widzimy chyba tę część najstarszą już tego nowego budynku i są tutaj dobudówki rozbudowane i piętro tak samo i tu widzimy nową halę sportową i boisko sportowe, które tutaj jest wykorzystywane przez młodzież. Właśnie tutaj czekają na rozpoczęcie meczu. Dziękuję bardzo, żeście cierpliwi są dla nas przy tym nagraniu. Musimy obejść, bo tutaj jest zabezpieczone wejście tylko od drogi. Mamy, ale z tej strony uchwycimy szkołę. Tu jest to wejście z gankiem główne do szkoły, a są jeszcze z drugiej strony boczne. Za chwilę tam podejdziemy. Tu mamy piękny taki parking, który na razie wystarcza tutaj przy szkole, kiedy rodzice przywożą dzieci i nie tylko, czasem tutaj przy jakichś uroczystościach tutaj parkują przybywający. Tak, tu migawka na Biesiadki, na kościół, który nieopodal tutaj jest. Tu widać tylko z zarośli ten krzyż, który jest umieszczony na wieży, a zasłaniają go wysokie lipy. No i tutaj jest obejście szkoły. Tu będziemy mieli po prawej stronie plac dla dzieci przedszkolnych z całym uposażeniem. Ale żeby już wykorzystać te chwile, że jesteśmy na zewnątrz, bo tutaj będzie wejście, jest otwarte, możesz tutaj pokazać, o właśnie, to tu tędy wejdziemy na chwilę jeszcze potem. A z tej strony będzie widać na pozostałe części budynku, które systematycznie były dobudowywane. O, widzimy tutaj, prawda,
to skrzydło i potem to piętro tak samo. To nie od razu było budowane, tylko stopniowo, systematycznie to wszystko powstawało. To może w takim szerszym opracowaniu więcej będzie na ten temat. A tu widzimy o plac dla dzieci przedszkolnych i tam się właśnie udamy teraz. Tutaj mamy taką osłonę. Która wychwytuje, jakby taka ściana wytłumiająca odgłosy przyjeżdżających samochodów. O takie właśnie ogrodzenie z zieleni. Tu widzimy szkołę. Jeszcze może stąd się nam uda nagranie zrobić. Jest tablica informująca. Publiczna Szkoła Podstawowa imieniem świętego Stanisława Kostki w Biesiadkach. O właśnie, tutaj zrobię to zbliżenie, dokąd mi tutaj młodzieńcy posługują. O, dziękuję wam bardzo. Tu jest to zbliżenie z tablicą mówiącą, że tu jest szkoła. Teraz tutaj się zatrzymujemy. Jest tutaj plac. Są różne tak urządzenia do zabawy. Jakieś drabinki, huśtawka, schody i tak dalej. Można tutaj gimnastykę robić w różnym ujęciu. To stawiamy na te, na to wejście w szkołę. Wam serdecznie dziękuję. Jeszcze moment, niech ta muzyka będzie, a my włączymy tutaj nową. Tak. Dobrze. Dziękuję bardzo. Tak, już dziękuję. Można już iść.